Na złomowisku w Tłuszczu tylko z pozoru panuje artystyczny nieład. Prezes Stalowy skrupulatnie pilnuje interesu i analizuje, co by tu sensownie spieniężyć. Zbigniew! Co nam się stało, prezesie? Co znów? A wy co? Trójkami musicie chodzić? Wołałem tylko Zbyszka. Nie słyszałem, maszyny chodzą. Idźcie do roboty. Dobra, dobra, idziemy. Zbyszek, zostań. Co się stało? No co się stało? Powiedz mi, co ta śmieciarka tu robi? Co? No leży tutaj. No leży już 4 dni. Taka śmieciarka waży 8 ton. 8 ton złomu to jest około 10 tysięcy złotych. Jakby ktoś kazał, to by się pocięło. No dlaczego? No to ja już ci każę. Skoro to leży 4 dni, to zrobisz to w 4 godziny. Ma być pocięte, na wsad, przygotowane do huty i masz na to 4 godziny. Nie obchodzi mnie. Że jak? 4 godziny, prezesie, to przecież nawet obiadu nie zjem. Ty już się nie martw, ja cię dzisiaj nakarmię. Jaką lubisz rybę? Ach, karpia. A. 4 godziny, Zbyszek. Mam deadline'a. No, praktycznie to jest nierealne, no ale... Ale Zbyszek sam jest na tym terenie grubą rybą. Dobrze wie, jak wykorzystać swoje znajomości. Nie bądź chłopaka, kurde. Kogo widzisz przed sobą? No Zbyszka, no. No to co to jest tu za leżenie? W pracy się jest. Kogo tutaj teraz widzisz przed sobą? Teraz Stalowego zobaczyłem, no. No. Co tam potrzebujesz? To Grzesiu, tak poważnie teraz. Potrzebuję, proszę ciebie, tą śmieciarkę, żebyś mi wyciągnął. No muszę ją pociąć, żeby tutaj na wsad ją zrobić. To tak po koleżeńsku, Grzesiu. Dobra. No. Gdy Grzesiek wyciągnie śmieciarkę na plac, jej cięcie pójdzie znacznie sprawniej. Dodatkowo Zbyniu wezwał do pomocy Gosta i Młodego. Dobra, panowie, zobacz, bierzemy się od zadniej strony. Ja myślałem, że po kawałku dziś. Nie, kto to się będzie bawił, zobacz. Tnę to, u góry zawiasę, z tamtej strony tak samo, później siłownik na połowę i pstyk, myk. I o 19 parę minut. Nie bądź taki pesymista.